witajcie w nowym vlogu. Witam się z Wami. Dopiero się wykąpałam, jeszcze mam trochę mokre włosy. O tym mówię, bo słuchajcie, czasem ludzie piszą: Boże, jakie masz tłuste włosy. One nie są posklejane, są tłuste, tylko jeszcze nie wyschły. W ogóle jeszcze mam mega szopę. Jakąś taką mam mega objętość, chyba jeszcze po tych, wiecie co, produktach do stylizacji po weselu. Bo ja wiem, że teraz ktoś powie, ble, nie wymyłaś ich i tak dalej. Słuchajcie, moje włosy są takie, że nie lubią produktów do stylizacji, dlatego ja ich bardzo rzadko używam, bo bardzo ciężko jest mi domyć te włosy potem, mimo że użyłam dzisiaj i szamponu oczyszczającego i takiego szampilingu do skóry głowy, to ja i tak czuję, że wiecie, jeszcze gdzieś to, bo te wszystkie takie betony do utrwalania są zajebiste, bo ta fryzura się długo trzyma, ale potem ja jakby czuję we włosach, znaczy to jest spoko, bo jak je umyję, to jest fajny efekt, bo są takie, wiecie, dużo ich jest, ale no to nie służy moim włosom, dlatego ja nie używam żadnych pianek, lakierów tak na co dzień, chyba że tam, nie wiem, kręcę te włosy czy coś. Pamiętam, w zeszłym roku miałam taką fazę na kręcenie, w tym roku nie, a tak to staram się unikać, bo też potem niezbyt ładne są moje włosy. Dajcie znać, czy też macie takie uczucia. Ja mam wrażenie, że po prostu te wszystkie substancje zawarte w nich oblepiają te włosy, jakby je zapychają i one są wtedy po prostu matowe, brzydkie i tak jak zapchana skóra, tak, od jakichś kosmetyków, to moje włosy tak, ja tak odczułam moje włosy, jakby one po prostu się zapychały od wszystkiego. Dobrze, że nie widzicie po prostu, jak wygląda tutaj ten stół, bo tutaj dziada i baby brakuje. Serio, po prostu masakra, bo on jeszcze od wesela, kiedy się szykowałam, tak wygląda, a nagrywam Get Ready With Me, więc po prostu też się spieszyłam, bo to Get Ready With Me zawsze mi bardzo długo zajmuje, długo mi zajmuje nagrywanie tego typu filmów. No a też chciałam, wiecie, się nie spóźnić na ślub, więc no tutaj po prostu tak, ale to... To nic, to bywa. I to, co chciałam Wam pokazać, to zobaczcie. W sobotę wypiłam u fryzjera jedną kawę, bo byłam bardzo wcześnie i w sumie miałam ochotę na kawę. Mówię, a dobra, napiję się, bo już... Pamiętacie, mówiłam Wam we vlogu dzień przed weselem, mówię, nie napiję się kawy, bo jak mi coś wyskoczy, to potem będę szła z pryszczami na wesele. Ale u fryzjera napiłam się tej kawy, to potem jak nagrywałam, to zrobiłam sobie jeszcze mrożoną kawę w domu i patrzcie, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Więc no tak, to musi być kawa. To musi być kawa, bo to jest niemożliwe, dlatego dzisiaj Inka. Ale gorąca nie chyba jeszcze. Powiem, że uwielbiam ten czajnik, że on można go nastawić na niższą temperaturę, ale wiecie, też jest jakaś granica przyzwoitości, żeby to się zaparzyło. A ja i tak zawsze potem czekam, żeby mi wystygło, no nienawidzę gorącego. Dobra, co my tutaj, po prostu takie mam tu burdelino, że nic tu nie widzę. Chciałam jeszcze raz przetestować tą nową bazę z Benefitu, tą Professional Pearl. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi. W ogóle jest pochmurno, jest mgła i troszkę padał deszcz. Ale jakoś bardzo się nie ochłodziło, niestety. A ja uwielbiam taką pogodę. Nie, w ogóle latem, czy tam, wiecie, wiosna, lato, to dla mnie jest... wszystko super. Ja lubię i taką pogodę, i słońce, i wszystko jest super. Tomek zawsze mi się dziwi, czemu ja lubię taką mglistą, mokrą pogodę. Bardzo lubię. I jesienią też lubię taką pogodę. Właściwie tylko nie lubię takiej wczesnej wiosny, takiego przejścia z zimy, jak dopiero tak powoli się zaczyna robić ciepło, to nie lubię, jak wszystko rozkwita i tak dalej, wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie lubię takiej pory roku, ale najbardziej kocham jesień, najbardziej kocham taką wczesną jesień, takie przejście, wiecie, taki jak już koniec sierpnia, takie babie lato się pojawia i wrzesień, no to jest super. W zeszłym roku to przegapiłam niestety, bo byliśmy na Kubie. Ale to jest moja ulubiona pora roku. Dobra. I może co? Może znowu nałożymy podkład. Ostatnio jakoś wróciła mi chęć na większe eksperymentowanie z kosmetykami. Może tak, nie malowanie się, ale może większe eksperymentowanie. A i
Clinique Anti Blemish Solutions. Ale powiem Wam, że tak dawno nie używałam podkładów, że w sumie mam tylko ten jeden i chyba gdzieś jeszcze mam Born This Way, ale to już są takie dosyć stare te podkłady i chyba muszę się przejść i coś w coś zainwestować. Podobno super z tej nowej kolekcji Diora, ale nigdy nie miałam Diora podkłady i w sumie nie wiem, zawsze powiem Wam, że kupowałam te takie podkłady typu Dior, Chanel, Lancome i tak dalej, to byłam rozczarowana jakby stosunkiem, znaczy nie to, że one były złe, ale byłam rozczarowana stosunkiem jakości do ceny, o. Że jakby za tą cenę się spodziewałam czegoś więcej, a te podkłady były takie, no takie poprawne, o. Ale dawno nic nie kupowałam, może coś się zmieniło, więc można by coś przetestować. Zaczęłam z powrotem używać witaminy C na twarz, więc widzę, że już robi się trochę jaśniejsza, bo jednak siebie nie lubię w opalonej, słuchajcie, twarzy. Wolę jak coś nałożyć trochę ciemniejszy podkład i dopasować do reszty ciała, niż mieć opaloną twarz. No dobra, powiedzmy, tutaj jakiś po prostu wulkan. Naprawdę, słuchajcie, to jest... Ale naprawdę, ja mam tak, że po prostu się napiję kawy i tak może nie tego samego dnia, ale dzień później albo dwa dni później to... Tak, i powiem Wam, co Wam powiem, czy ja sobie to... O. Powiem Wam, że jestem zachwycona tą nową paletką ze Smashboxa, naprawdę. Już jak jej używałam, się podobała, ale jak potem przeglądałam zdjęcia i nagrania właśnie z tego makijażu, który sobie zrobiłam na wesele, to naprawdę ta paletka zrobiła całą robotę i ten rozświetlacz jest przepiękny. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Także jedyne co, to trochę się sypie, ale tak jak ona się pięknie blenduje i te jasne kolory są naprawdę takie jasne, że jakiś bladzioch może nie ekstremalny, no ale jakieś takie dziewczyny, które nie mają ciemnej karnacji, mogą spokojnie tego używać. Zobaczcie, ja się z tym jakoś nie pieszczę, nakładam takim po prostu dużym pędzlem na całą twarz bez jakiegoś takiego super konturowania i mam zdaniem, pięknie to wygląda. O. I ostatnio zauważyłam, że cały czas nagrywam dla Was tylko rano. Ale powiem Wam, że ja tylko rano mam czas, żeby sobie na spokojnie z Wami pogadać. Muszę coś z tym zrobić, bo potem już po południu to już prawie nic i wieczorem się z Wami tylko żegnam. I dawno Wam żadnej mojej ani pielęgnacji wieczornej nie pokazywałam, ani nic. No ale naprawdę jakoś ostatnio... Tyle się dzieje. No nie, no będę teraz chrypieć, jak mnie to denerwuje, że ja tracę ten głos. Może Inka mi pomoże. Za słabą sobie zrobiłam. Ja powiem Wam, że tak mi ta Inka smakuje. Że nawet jakoś specjalnie za tym smakiem kawy nie tęsknię. O, teraz mnie nos będzie swoim, po prostu życie alergika. Bądź tutaj po prostu glam i na YouTubie. Potem Ci powiedzą, że masz chrypę, swędzi Cię nos. O, i ten jasny kolor jest ekstra. Ten jasny kolor jest naprawdę ekstra. I właściwie powiem Wam, że ta makijaż tą paletką robi całą robotę. Sobie ładnie tutaj, o. Światełka w ogóle jeszcze może... Nie wiem, czy nie będę tego żałować, bo zaraz wychodzę na obiad, na śniadanie z koleżanką. Ale może wiecie co, spróbujemy tego ciemniejszego koloru. Jak on by się sprawdził jako taki mocniejszy kontur. Zobaczmy. Trzymajcie kciuki, żebym nie żałowała tego. Nie, no zobaczcie, też jest ok. Jest ciemniejszy. Ale nie ma jakiejś tragedii. Mogę oczywiście zaraz rozetrę, nie krzyczcie. Nie no, spoko, naprawdę spoko. Jest taki, widzicie, trochę brudno-zimny, ale nie w taki...
chłodny odcień, o to mi chodzi. Bo czasem, bo brudny, no taki szarawy trochę, tylko wiecie, nie taki, który by wam robił jakiegoś siniaka na twarzy. Wiecie, o co chodzi, no. Ja mam mądrych widzów, nie muszę wszystkim tego tak tłumaczyć, bo po prostu też powiem wam, że wpadam ostatnio w taką pętlę, że jak coś powiem, to po prostu potem 3 razy tłumaczę, o co mi chodziło. A przecież, no, wiadomo, że zdarzają się ciężkie przypadki, ale większość moich widzów jednak jest inteligentna i wie, o co mi chodzi i nie będzie mnie łapać za słówka i szukać jakiegoś drugiego dna. Mam nadzieję. No dobra. I teraz nie mogę się powstrzymać od użycia WhatsApp, bo to jest po prostu najpiękniejszy rozświetlacz na świecie. Może go tak nałożę palcami. O. A i właśnie miałam wam powiedzieć, wczoraj uprałam moje NMD, nie w pralce, tylko tak po prostu pod kranem, szmatką i płynem do prania i wyglądają jak nowe, także rewelacja. Nawet nie wymagają jakiegoś prania w pralce. Więc spoko, bo myślałam, że to będą takie jednorazowe buty. No i powiem wam, że to są naprawdę najwygodniejsze buty na świecie i odkąd Tomek mnie namówił, żebym je kupiła, to noszę je non-stop do każdego outfitu i nie zamierzam przestać, póki będzie się, bo to zamierzam tak robić, bo są mega wygodne, nawet się przyzwyczaiłam do ich wyglądu, a przecież wiem, że ładnie wyglądają, nie wiem, czy chcą być mili, czy co. Ale okej. Dobra. I wiecie co? Właśnie mam tu kabrał, nie, to jest stare. Powiem wam, że mam to kabrał i już wam pokazywałam, wyschło mi. Wyschło i nawet jak się dotyka pędzelkiem, to po prostu nic tu się nie da wydobyć, więc mam nowe. I miałam taki super pędzelek z Benefitu do brwi, ale zapewne go teraz nie odnajdę w tym moim pierdolniczku, gdyż go nie widzę. Pewnie leży gdzieś przede mną i się ze mnie śmieje, ale go nie ma. No, tak to jest się malować. Nie lubię bałaganu, ale już dzisiaj nie mam. Nie mam czasu, bo właśnie. A właśnie, która jest godzina, ja tak do was gadam, a się umówiłam z koleżanką na śniadanie i mam zaraz po nią pójść o 11, a już jest za 20, a jeszcze muszę się ubrać i chciałam wam pokazać mój outfit, chociaż nie mam kompletnie planu ani pomysłu. Dobra, użyję tego pędzelka, po prostu już nie będziemy. O. Co właśnie chciałabym, te moje brwi, w sumie one nie wymagają żadnych poprawek, bo zawsze po permanentnym mi się robi jeszcze jedną poprawkę, ale tutaj, tu miałam taki strupek, który mi odpadł i odpadł mi razem z pigmentem. I tutaj na tym począteczku tylko. I jeszcze wiecie co, trochę tutaj. Żeby troszeczkę ten kontur wyżej podnieść tu. I tak samo z tej strony tu minimalnie. O. Na początku myślałam, że tu u góry już nie, ale jak sobie pomalowałam te brwi ostatnio i patrzyłam na film, więc stwierdziłam, że jednak lepiej to wygląda. Tylko oczywiście to będzie delikatniej niż tutaj teraz tym produktem. Ale jestem bardzo zadowolona. Jeżeli zastanawiacie się nad makijażem permanentnym brwi, to ja wam polecam. Z tego jestem dużo bardziej zadowolona niż z tego poprzedniego. Ale to może być też kwestia tego, że nie wiem, no wtedy ta kombitka mi nie chciała tego zrobić, chociaż mam ładne brwi, że nie potrzebuję, a jak widzicie, po prostu super to wygląda i właśnie moim zdaniem, jak są gęste brwi, to dobrze wygląda i nie wiem, czemu ona mnie tak odradzała. Ona mi to zrobiła tak bardzo delikatnie, po prostu za bardzo moim zdaniem, no ale mam taki produkt do brwi Catrice Eyebrow Filler. Ja go kupiłam w Demie w Niemczech, pewnie też jest w Polsce dostępny i całkiem fajnie utrwala i nadaje troszeczkę koloru. O. Całkiem spoko. Dobra, i jeszcze może użyję tylko różu i już naprawdę padam. Gdzie jest ten mój nowy róż? To jest Gold Rush. Chociaż powiem wam, że on jest taki mało gold, bo ta złota powłoczka z niego zeszła cała. Ale jest taki bardzo ładny, różowy, świeży.
i przepięknie pachnie. O Jezus, jak on pachnie. Teraz dopiero. Przepięknie. Takim czymś wakacyjnym. Takim jakimś olejkiem. Albo nie wiem, czymś takim. Dobra, i na usta jeszcze nie będę nic nakładać, bo jeszcze muszę wysuszyć włosy, dopić kawę, ubrać się, więc Wam pokażę później. A! No właśnie, nałożyłam to, a nie nałożyłam jeszcze, Boże, to na nie nałożyłam tego pięknego rozświetlacza. A to jest przecież clue tej paletki. Idealny kolor ma ten rozświetlacz. Tak dla mnie przynajmniej. I jest ekstra. Jest ekstra. Ja idę pić kawę. I lecę na śniadanie, bo już jest przed 11, a jeszcze dzisiaj nic nie mam. Jestem z powrotem. To nie będzie jakiś mega wyszukany, nie wiadomo jaki swój dnia, bo to nie wiem. Po prostu na ploty na śniadanie. Chyba pójdziemy do kafe przy ulicy. Bardzo fajne są te śniadaniownie. Jeżeli jesteście z Łodzi. No co mi jest? I mam tak, mam ten top z Zary, i do tego mam jeansy, które kupiłam chyba w lutym, albo chyba w lutym, w Dieslu. Ja powiem Wam, że tak schudłam na, teraz na tym cateringu, że musiałam włożyć pasek, bo mi lecą normalnie z tyłka i teraz wyglądam, jakbym miała brzuch, co mnie denerwuje i nie wiem, czy borykać się ze spadającymi rurkami, czy zostać z paskiem. Dylematy. I one są takie mega wakacyjne, bo widzicie, one mają tutaj taką dziurę wielką, to nie jest tak, że one się rozerwały, one takie były, jakie kupiłam, bo zakładam je pierwszy raz w sumie na sobie. W ogóle dzisiaj jest, wiecie, pierwszy raz dzień, kiedy zakładam rurki, bo wcześniej na tą nogę te obcisłe rzeczy tak średnio, a teraz zobaczcie, że mogę włożyć rurki, więc naprawdę czuję się świetnie w końcu w takich obcisłych spodniach. I w ogóle też fajnie w nich tyłek wygląda. Co prawda jak je kupowałam, to mówię, były dużo bardziej obcisłe, a teraz są takie trochę luźne, no ale dobra. I mam właśnie do tego moje NMD i tą bluzkę i wezmę czerwoną torebkę, bo mi pasuje tak do tej stylówki takiej, powiedzmy, wakacyjnej. I na ustach mam konturówkę Spec 5 w kolorze 010 Nude. A miałam telefon? Mam, dobra. A na ustach mam tą samą pomadkę, którą kupiłam sobie na wesele i to jest kolor Reshine 660 Get Nude. Bardzo mi się podoba ten kolor pomadki i to wykończenie. No nie wiem, po prostu może stracę głos i już nie będę do Was oceniać, nie wiem co jest. I tylko jakbyście chciały ją kupić, to przetestujcie koniecznie na rynku, czy Wam się podoba, bo ona ma drobinki w sobie, a wiem, że niektóre dziewczyny tego nie lubią, więc ostrzegam, żeby ktoś się nie naciął. I w ogóle była droga, bo kosztowała 50 kilka złotych, więc się w sumie zdziwiłam. Ale chyba L'Oreal ma takie ceny. 100 lat nie kupowałam makijażu w Rossmanie, więc troszkę się zdziwiłam, jakiś mam zadziorek na paznokciu. Dobra, już jest, oczywiście już jest 5 po, więc ja uciekam i powrócę do Was, powrócę do Was później, pa! Hej, już jestem z powrotem, jakieś 3 godziny później, poplotkowałyśmy trochę i wróciłam i chciałam Wam coś pokazać, bo zapomnę. Zobaczcie, to są z Rossmana takie żelowe wklejki, naklejki do butów. Ja muszę Wam to pokazać, bo to jest coś, czego używałam na swoim ślubie i teraz użyłam drugi raz przy nowych butach na weselu i to jest rewelacja. To są po prostu, tutaj macie, nie pamiętam ile to kosztuje, wydaje mi się, że kilkanaście złotych. To są takie jakby żelowe naklejki, które wklejacie sobie w buty. Tu jest akurat pokazane takie miejsce. Ja zazwyczaj z tej strony nie, ale mnie bardziej tak jak jest ta kość, gdzie są haluksy, ja nie mam haluksów, ale wiecie, ta kość, gdzie są haluksy, tam zazwyczaj mnie najczęściej upijają buty i ja, słuchajcie, jak miałam właśnie swój ślub, czy teraz miałam te nowe buty, to po prostu wkładam stopę i nawet nie to, że mnie coś, kiedy mnie obciera, ale czasami po prostu jest taki ucisk w pewnym miejscu, że ten but
no tak jest trochę ciaśniejszy, to ja wszystkie te miejsca obklejam pod spodem takimi żelowymi naklejkami. I słuchajcie, nic nie obciera, buty są przewygodne. To jest rewelacja, po prostu to jest zbawienie. Naprawdę, bo po prostu to nie obciera, a to jest takie, wiecie co, to jest jeszcze takie grubsze. I to tak jakby sprężynuje i to tak chroni, a drugie jeszcze są takie, które wklejacie jakby w piętę buta. Akurat teraz miałam te buty bez pięt, ale na ślubie miałam takie z piętą, więc tutaj, które możecie wkleić. I po prostu ja miałam całe, wiecie co, jak włożyłam stopę i gdziekolwiek tylko czułam, że po prostu ten but bardziej jakby jest dociśnięty do skóry, to wszystkie te miejsca obkleiłam tymi naklejkami i po prostu ani jedne, ani drugie buty mnie nie obtarły. A ja mam naprawdę wrażliwe stopy i wiele butów mnie obciera, a to jest, no wiecie, wrzut na tyłku po prostu i możecie całą imprezę sobie zepsuć obcierającymi butami, czy po prostu dzień, nie wiem, chodząc normalnie po ulicy, to nie musi być impreza. No ale ja zazwyczaj takie bardziej niewygodne buty noszę na imprezy, bo tak normalnie to widzicie, chodzę w jakichś Adidasach, Konwersach, balerinkach i takich wygodnych butach, bo już też wiecie co, tyle już razy mnie różne buty poobcierały, że już nie chodzę w niewygodnych butach, bo nie ma sensu się męczyć, no ale czasami jest tak, że musimy założyć jakiś bardziej niewygodny but, bo po prostu nam pasuje do stylówki, no i co, no nie pójdę na wesele w Adidasach, wiadomo. Więc słuchajcie, to naprawdę rewelacja, kupcie to sobie. Mega Wam polecam, jeżeli macie tak jak ja, że macie wrażliwe stopy albo macie jakieś niewygodne buty, to mega Wam polecam. A to jest też mega ważne, no bo no nie, no po prostu to jest jakieś zbawienie, to jest po prostu ulubieniec roku, miesiąca i w ogóle. Genialne, genialne. Kupcie sobie. Kto tu do mnie pisze? Tak, więc chyba coś zjem. W sumie zjadłam mu przekąskę na śniadanie, ale też wiecie, ponieważ mam Suvibox, to nie chciałam tak za dużo jeść, więc zaraz może sobie zrobię jakiś obiadek. I jeszcze muszę, czekam, nie wiecie co muszę zmontować, to Get Ready With Me właśnie weselne, bo chciałabym Wam to chyba w niedzielę, tak, mam taki pomysł, żeby w niedzielę to wrzucić. A to są jednak takie filmy, których montowanie no tak zazwyczaj dzień przynajmniej albo dwa dni mi zajmują, więc dzisiaj pewnie pół dnia, jutro drugie pół dnia spędzę na montowaniu tego filmu. No ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i też dużo osób pytało na Instagramie, jak wrzuciłam zdjęcie fryzury i makijażu, jaką miałam sukienkę. A wiecie co, ja też jestem pipa, bo jakoś tak szybko wychodziłam i nie zrobiłam żadnego zdjęcia, ale mam filmik, więc no jak jesteście ciekawi, to będziecie mogli zobaczyć na filmiku, jak to wyglądało. No i tyle. Tyle Wam miałam do powiedzenia. Powiem Wam, że te dżinsy całkiem spoko z tym paskiem nie spadają mi. Chociaż też właśnie koleżanka powiedziała, że mega schudłam. Ja w ogóle nie wiem, ja tego po wadze nie czuję. Ja też tak mam, że wiecie, jak ja chudnę, to wagowo to jest kilogram, 2 kilogramy. Ja nie mam takich wahań wagi, że wiecie, przytyję 5 albo schudnę 5 kilo i w ogóle ciężko mi jest schudnąć więcej niż, to jest takie dziwne, bo ciężko mi jest schudnąć wagowo więcej niż naprawdę 2-3 kilo. Bardzo jest mi ciężko schudnąć, ale jakby chudnę w ten sposób, że widzę to po ciele, po ubraniach, że ja chudnę, ale jakby wagowo to jest cały czas, jakby wiecie, ta sama waga. Nie wiem dlaczego, to jest dziwne. No fakt, że najważniejsze, że widzę efekty takie tak na ciele, ale i to też jest dla Was taka rada, bo wiele dziewczyn się jakby przejmuje wagą, a waga no to nie, wiecie, poza tym też każdy jest inaczej zbudowany, każdy ma inne kości i tak dalej, jakby ta waga nie ma takiej, wiecie, idealnej liczby, ile ktoś powinien ważyć. Wiadomo, że większość z nas ma coś takiego, że jak zapytacie każdej dziewczyny, to każda wam, większość Wam powie, żeby chciało tak te 3 kilo zrzucić, nie? Czy tam 5 kilo, no ale to każda dziewczyna Wam powie, że pewnie by chciała ważyć mniej. Tak mi się wydaje, większość dziewczyn. No ale właśnie tak jak mówię, ja wagowo... dla mnie waga jest, wiecie co, ja się ważę bardzo często, ale dla mnie waga jest tylko taką sygnalizacją, że na przykład jak właśnie, wiecie, jadę na wakacje i wiadomo, ja sobie
pozwalam jakby na jedzenie wszystkiego, nie ograniczam się, na co mam ochotę, to wiecie, pizza, makarony i tak dalej, we Włoszech sobie jadłam, ale potem jak wracam, to się ważę, patrzę, ile przytyłam, no i wtedy wiem, że na przykład jak już po tych wakacjach tam mi wskoczył ten kilogram czy dwa, to po prostu jak wracam, to już wiecie, nie to, że hulaj dusza, piekła nie ma, tylko staram się już być grzeczna. Dlatego właśnie wy na przykład pytacie, czemu ja jem właśnie i słodycze, i pizzę i tak dalej, a nie jestem jeszcze jakimś wielorybem, no dlatego, że ja sobie na coś pozwalam, ale potem jak już widzę, że sobie za dużo pozwoliłam, to jakby wiecie, już jestem grzeczna. No bo jasne, są tacy ludzie na świecie i ja też kiedyś tak miałam, że mogłam jeść wszystko i miałam rozmiar XS i byłam chuda jak patyk. Natomiast no w pewnym wieku metabolizm się zmienia i już nie jest tak cudownie. Czyli tak uważam, że i tak mam spoko tą przemianę materii naprawdę na to ile jem. No ale też nie ma takich cudów, że wiecie, jem wszystko co chcę i mogę jeść w kółko co chcę i nie uważać na to, tak? No bo to jest wszystko takie, wiecie, kwestia równowagi. Kwestia równowagi, bo ja po prostu kocham jedzenie, kocham dobre jedzenie, kocham jeść, kiedy podróżuję, smakować lokalnych rzeczy i też nie odmawiać sobie tego, no ale wiadomo, to też, tak jak wam też mówię, coś za wszystko trzeba zapłacić cenę, albo cenę kilogramów, albo cenę niejedzenia potem, więc no po prostu wszystko tak zdroworozsądkowo i żeby to było jakieś takie wyważone. No niestety chciałabym, słuchajcie, chciałabym tak jeść codziennie pizzę i czekoladę i wszystko i po prostu mieć rozmiar XS i nie wiem, no ale to mnie to szczęście aż takiego super metabolizmu nie spotkało niestety, chociaż są takie osoby, naprawdę są takie osoby, które po prostu jedzą co chcą i jest super, no nie każdy wygrał ten los na loterii. Ale i tak uważam, że nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. No a też dla mnie jakby największym wyznacznikiem, już tak sobie rozmawiamy, tak mnie teraz naszło takie przemyślenie. Dla mnie największym wyznacznikiem tycia są po prostu ubrania i jeansy, wiadomo. Tutaj brzuch, uda i tak dalej. Ja najbardziej widzę po prostu po ubraniach. Kiedy albo jak się już zaczynam coś nie mieścić, albo mi ciężko się dopiąć, to też wiem, że to jest ten znak, sygnał. Trzeba przestać. Dobra, kończę. Pokażę wam jeszcze dzisiejszy obiad, bo wygląda przepysznie i wydaje mi się, że już coś takiego było. Z gorgonzolą podaną z kalafiorem romanesco i pieczonymi młodymi ziemniakami. Nigdy wcześniej nie jadłam kalafiora romanesco. W ogóle myślałam, że to jest jakaś odmiana brokuła. To jest kalafior przepyszny i z tymi ziemniaczkami, no mówię wam, po prostu niebo w gębie. Naprawdę. Jest takie dobre. Rewelacja. Także Suvibox, gdzie jest adres? www.suvibox.pl i cały czas działa ten kod zniżkowy słoń i lew, pisane razem bez ni, bez polskich czcionek i wtedy macie minus 6% na zamówienie, także jakby ktoś miał ochotę skorzystać, a tutaj jeszcze na śniadanie była granola, na drugie śniadanie sałatka z ogórka mała solnego i fasolki białej, to jest obiad. Krem pomidorowy z kosteczkami mozzarelli, świeżą bazylią, to też już kiedyś było, to było pyszne. I bukiet sałat Tomek ma z półgęskiem i filetem z kaczki, ja mam z jajkiem. I Tomek ma jeszcze after workout box, sałatka z polędwiczką i z warzywami. I mięsa są też naprawdę, no mega są te mięsa przygotowane, to są rewelacja. Też powiem wam, że warzywa, nawet ostatnio była brukselka, za którą nie przepadam. A tutaj oni to tak przygotowują w taki sposób, że zjadłam ze smakiem, bo te warzywa nie są twarde, ale też nie są takie rozciapciane, bo zazwyczaj te warzywa są albo takie mega rozgotowane, że jest taka ciapa, albo są po prostu twarde, a tutaj one są chrupiące, ale są takie akurat. No, jeżeli chodzi o przygotowanie tego, to rewelacja. Dobra, zjadłam obiad, to było pyszne, uwielbiam placki z cukinii, a jeszcze w takim sosie serowym to w ogóle ekstra. I mam tutaj kilka sukienek, bo idę na chwilę do sąsiadki, bo chciała pożyczyć sukienkę. Nie wiem, czy jej będą pasowały, ale może by coś dało radę. Czasami fajnie pożyczyć sukienkę, a nie kupować na jakieś tam okazje. Więc biorę... jeszcze muszę wziąć klucze. Przebrałam się w ogóle, mam na sobie krótkie spodenki, jeszcze wam pokażę.
Wiecie, z tym dużym aparatem to ciężko. Mam tą samą bluzkę i założyłam tylko krótkie spodenki, bo jest ciepło. I czekajcie, wezmę klucze. Idę jeszcze na chwilę. O, Tomka i tak nie ma, bo on pojechał gdzieś tam coś, ma jakieś spotkanie, więc będzie dzisiaj wieczorem. Więc w sumie... Aha, sąsiadka też akurat jest sama, bez męża, więc mamy czas na plotki. Więc biorę kieski. Susi, chcesz iść ze mną? No chodź jak chcesz. Chodź, się przejdziemy do cioci. Tak? Idziesz czy nie idziesz? Chcę wam pokazać, ale... Gdzie jesteś, Susi? Susi? Susi, pokaż się. Pokaż się, tak? No dobra. To my idziemy, a aparat zostaje. Co aparat zostawiam, biorę kiecki i idę. Boże, jakie to ciężkie. Okej, już wróciłam. Już jest 7. Tomek jednak będzie w ogóle późno. Więc jestem sama. I muszę tylko znaleźć mój statyw. Jest. Tutaj, Boże, jest taki bałagan. Nie będę czasu miała, ale muszę... Czemu my jesteśmy tak blisko? Muszę się tak wycofać, abyście tego nie widzieli. I zabiorę was do łazienki. I może jakąś byśmy maseczkę ogarnęli. Bo dawno wam nic nie nagrywałam z łazienki. Uuu, jakie żółte światło. O, może teraz lepiej. Tylko zobaczymy, czy ten aparat nam się zmieści, żebym go mogła jakoś postawić. No nie wiem, nie wiem. Problemy techniczne. Widzicie, jednak taki mały aparat to jest jednak spoko, bo z tym to jest problem. Ja wiem, że dla was to może nie jest takie ciekawe, bo jak ktoś nie vloguje, to nie czuje tych problemów, ale powiem wam, że vlogowanie tym dużym aparatem jest mega upierdliwe w pewnych sytuacjach. Dobra, mamy to. I dobra, zwiążemy włosy. Zwiążemy włosy. O, już się łyso czuję. Ale trudno. I powiem wam, że się zrobiło w końcu przyjemnie chłodno. Więc to jest bonus. Wieczorem jednak fajnie, jak się robi trochę chłodniej. Nie pamiętam dawno, żeby było takie fajne, ciepłe lato, bo w zeszłym roku też było ciepło, ale non stop padało, tak mi się wydaje, o tej porze. I słuchajcie, użyjemy tak najpierw tego balea olejku, żeby rozpuścić makijaż. Już widzę, że tego nie lubię, wiecie co, jak już jest mało produktu na końcu, to czasami te pompki słabo działają. O! I dołożymy. Powiem wam, że tak mi się podobają te paznokcie, że chyba ciągle będę chodzić teraz w czerwonych, gładkich, bo dawno już takich nie miałam i lubię te swoje paznokcie z różnymi wzorkami, bo są ekstra i zresztą też jak wam wrzucam na Instagram, to potem mi wrzucacie, że zrobiłyście sobie takie same, co jest w sumie miłe, że jestem dla was taką inspiracją. Ale jednak ta czerwień to jest jednak jeszcze na takich długich paznokciach bardzo mi się to podoba. Ale już kolejnym razem na pewno je będę musiała skrócić, bo zobaczcie, jakie są długie. To są moje naturalne. A taki jak się złamie, to podobno już potem, wiecie, tutaj. O. Jeszcze szyja. I zaraz wam pokażę, bo nie pokazywałam wam chyba tego. Ale teraz wykonałam taki sposób na robienie demakijażu, że mam takie płatki z Rossmana. To jest Rossmann Baby Dream. To chyba było w sekcji dziecięcej, tak mi się wydaje, że to są takie jakieś dla dzieci. Nie wiem do czego używa się aha. Można również nanieść balsam do pielęgnacji Baby Dream na wacik i posmarować nim delikatną skórę dziecka. Tak, to są waciki dla dzieci. One tak wyglądają tutaj, mają jakieś misie, ale to jest po prostu bardzo mięciutki i taki duży wacik. I
Co jest ważne, bo wiecie, jak macie doczepiane rzęsy, no to jest zawsze problem, że te wszystkie tłuste rzeczy, jeżeli się dostaną do oczu, no to rzęsy wypadają, tak? No a ja niestety, no jestem taką osobą, że wiecie, demakijaż jakby komfort skóry przede wszystkim, a rzęsy no na drugim miejscu. Ale żeby właśnie nie robić tak, że żeby sobie mazać tym olejkiem po całej twarzy, dlatego też nie noszę makijażu oczu, żeby wiecie, tego nie zmywać, to nasączam go wodą i robię tak, żeby po prostu, wiecie, nie chlapać sobie, bo zawsze to gdzieś spływa, gdzieś się dostaje do oczu, a ja też wiecie, że miałam problemy zawsze z tymi czerwonymi oczami i też mi pani dermatolog powiedziała, że po prostu jak produkty do demakijażu się dostają do moich oczu, to je to podrażnia i to jest przyczyną moich problemów. O. Więc najpierw używam pierwszego bacika, żeby wodą usunąć ten olejek z makijażem. I też przy okazji, wiecie co, to jest fajne, że nie chlapię sobie tutaj, bo zawsze miałam całą umywalkę uchlapaną, wiecie, tym po prostu tą wodą z makijażem, to wszystko było brudne. Więc o, robię tak i też moja skóra jest o wiele lepiej oczyszczona i potem na taką wilgotną skórę nakładam ten krem do mycia twarzy. On jest z Demu. Wegański z Bio Goji. Goji. Chyba. I on jest super, bo on jest po prostu takim kremem. Ja uwielbiam takie konsystencje. Bardzo ładnie pachnie i bardzo przyjemnie mi się go używa, więc jak macie gdzieś Dem, to Wam polecam, bo z tych wszystkich naturalnych kosmetyków to właściwie tylko to mi podeszło, bo reszta tak niestety średnio. I o, dokładam sobie na twarz. I też jeżeli macie właśnie taką skórę wrażliwą, to też uważajcie właśnie z tym demakijażem oczu. No jeżeli malujecie oczy tuszem, to za bardzo nie widzę rozwiązania, no bo trzeba to zmyć i trzeba, pamiętajcie, że trzeba zawsze zrobić ten makijaż. Nigdy nie chodźcie spać w makijażu, bo to jest najgorsze, co można skórze zrobić. O! Wiecie, teraz staram się to szybko robić, ale zazwyczaj jest tak, że jak nie nagrywam tego, to też ten olejek zostawiam na dłużej, to zostawiam chwilę na dłużej, żeby tam się wszystko dokładnie rozpuściło. I biorę drugi taki wacik. Znowu go nasączam wodą. O. I znowu ścieram to wszystko ładnie. To już zostaje właściwie taki krem, to już są z mało tego makijażu przy tym drugim myciu. Właściwie tu już nic nie ma na tym waciku. I ścieram sobie to wszystko z twarzy. Patrzę się w podgląd, bo nie mam tutaj lusterka, więc tylko to robię w podglądzie. I też nie zapominam o szyi, bo zawsze tam też nakładam trochę podkładu i bronzer, a wiecie, jak tego nie zmyję, to potem tutaj mam jakiś taki, wiecie, wysyp dziwnych rzeczy właśnie z tego, że gdzieś tam nie został dokładnie zmyty ten makijaż. I dzisiaj zrobię jeszcze tak. Zazwyczaj jeżeli chodzi o taką normalną pielęgnację, to bym to tak zostawiła i poszłam teraz pod prysznic się kąpać i tam jeszcze raz bym zmyła takim innym żelem, takim do demakijażu. Albo zwykłym żelem, no w zależności od tego też ile makijażu miałam na sobie, ale to by było to ten trzeci taki etap. Ale czy moja skóra ostatnio potrzebuje nawilżenia, to teraz użyję sobie tej maseczki z Dr. G? Nie, z Herboriana. Z Herboriana to jest to taka maseczka w sprayu, ale ja też właśnie przez to, że uważam na rzęsy, to nie będę nią psikać na bezpośrednio na twarz, tylko sobie spryskam dłoń. To jest taka mega lejąca się konsystencja żelowa, bym powiedziała. I nałożę sobie ją na twarz.
pójdę z nią pod prysznic i wykąpię się. Normalnie zrobię wszystko to, co robię pod prysznicem i na koniec ją zmyję. Też wiecie co, nie za bardzo lubię tak chodzić w maseczce po domu, jakoś tak nie za bardzo mi to pasuje. A tak to też przy, wiecie, ciepłej wodzie, przy parowaniu się też to moim zdaniem ma lepszy efekt. Więc ją nakładam. O! Idę z nią pod prysznic. Też trochę na szyję. Jakbym nie miała, muszę zdjąć jeszcze bluzkę, się rozebrać, ale normalnie tu jeszcze tutaj sobie nałożyła na dekolt. No i się wykąpię, zmyję ją i potem nałożę pielęgnację. I to taka moja rutyna dzisiejsza będzie. I co? Wydaje mi się, że już długi będzie dzisiaj ten vlog, więc już nie będę nic do Was mówić. Wykąpię się i prawdopodobnie po prostu zrobię sobie wieczór z YouTube'em na drobie zaległości, bo już tak dawno nie miałam czasu, żeby sobie pooglądać. Widzę, że mam tyle ciekawych filmów w subskrypcjach. Więc zaraz sobie jeszcze zjem kolację z Suviboxa, chyba mam sałatkę z fetą, tak mi się wydaje. Już ją wyjęłam, tak, sałatkę z fetą, więc ją wyjęłam, żeby się troszkę ugrzała, bo ja nie lubię takich zimnych rzeczy prosto z lodówki. I tak, i to będzie taki mój vlog dzisiejszy, taki dzień. Kto jak nie wróci jakoś bardzo późno, to może jeszcze obejrzymy jakiś serial, a jak nie, no to już pójdziemy spać, zobaczymy. I to by był dzisiejszy vlog. Ja Wam bardzo dziękuję. W ogóle witam też wszystkich nowych subskrybentów, bo cały czas Was bardzo dużo tutaj przybywa nowych widzów, z czego bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję za to. No i tak, kochani, mam nadzieję, że mieliście miły wieczór dzisiaj, albo poranek, nie wiem, kiedy to oglądacie. I ja uciekam i widzimy się jak zwykle jutro o 19:00. Trzymajcie się ciepło, buziaki.